Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, tym bardziej serdecznie, o czym Państwo już wiedzą po raz któryś, że właśnie ta serdeczność wynika, owszem, z mojej serdeczności w stosunku do Państwa, ale ona wynika też z pewnego rodzaju liturgii, miesiąca, który obecnie przeżywamy, właśnie miesiąca czerwca, który jest miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Stąd właśnie to serce to bohater całego tegoż właśnie miesiąca, to serce, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Kochani, no właśnie dzisiaj jest 20 czerwca, oznacza to, że już mamy dwie dekady tegoż miesiąca za sobą, oznacza to, że przed nami już tylko 10 dni tego właśnie wspaniałego miesiąca. Ale proszę też zauważyć, ta data, jest to też 12 niedziela zwykła, że ta data mówi nam o tym, że dobiega końca wiosna, tak kochani, i już wkrótce rozpocznie się kolejna pora roku, rozpocznie się lato. Wiosna zakończy się i rozpocznie się ta wspaniała pora roku, lato. Oby to była pora roku cudowna, by było jak najwięcej słońca, jak najwięcej spokoju, jak najwięcej odpoczynku i jak najmniej też zagrożenia właśnie tego pandemicznego, bo jak wiemy, wciąż jesteśmy w tej atmosferze pandemicznej, chociaż oczywiście te obostrzenia są coraz łagodniejsze, ale przypominam o tym przysłowiu strzeżonego Pan Bóg szczerzy. Uważajmy na nasze zdrowie, na nasze życie i także zdrowie i życie naszych bliźnich. To jest, proszę Państwa, nasz obowiązek. Jest to obowiązek, który wynika z piątego przykazania Bożego. Nie zabijaj. Jeżeli my nie szanujemy swojego zdrowia, jeżeli nie szanujemy swojego życia, jeżeli też nie szanujemy życia i zdrowia naszych bliźnich, wtedy łamiemy piąte przykazanie i to jest, proszę Państwa, grzech. Tak, jeżeli my właśnie tego nie czynimy, my wtedy popełniamy grzech. Dlatego też unikajmy tego rodzaju grzechu, tej właśnie atmosferze, którą obecnie przeżywamy. Oby właśnie to lato, które rozpoczniemy już wkrótce, było, jak powiedziałem, cudowną porą roku, oby było jak najwięcej słońca, ale też, żeby padał deszcz. Jak w tej chwili ten deszcz pada, on jest potrzebny. Popatrzmy, jeżeli ta trawa jest zielona, jeżeli te drzewa są tak wspaniale rozwinięte, są też tak zielone, to jest owszem zasługa ciepła, zasługa wiosny, ale też zasługa, kochani, deszczu, zasługa wody, dlatego też deszcz jest bardzo ważnym darem z nieba, żeby właśnie to niebo nie skąpiło kropli ziemi, żeby nie było tej suszy. A więc, jak to się mówi, każdy ma swoje pragnienia. Turysta chce, żeby było jak najwięcej słońca, rolnik chce, żeby było też i słońce, ale żeby był też i deszcz. A więc tutaj trudno Panu Bogu, żeby nam dogodził wszystkim, prawda? Musimy mu czasem, przepraszam, tak powiem, obrazowo współczuć, bo ten modli się o deszcz, ten modli się o słońce, ten modli się o to, żeby było ziemno, ten modli się, żeby było ciepło. Więc Pan Bóg tutaj rzeczywiście ma ogromne, ogromne problemy z nami, ale to tylko tak przy okazji i w formie oczywiście takiej humorystycznej. Kochani, no właśnie, dzisiejsze nasze spotkanie jest ostatnim spotkaniem w tym roku szkolnym, tak? Rozpoczynamy wakacje, wkrótce rozpoczynamy wakacje. Dzieciom życzę, młodzieży życzę, nauczycielom, żeby czas wakacji był czasem bezpiecznym, pożytecznym i kochane dzieci, drodzy młodzi, pamiętajcie, czas wakacji to czas wolny od nauki, czas wolny od dzwonka na lekcję, na przerwę, ale nie ma czasu wolnego, nie ma wakacji od tego, żebyśmy zwolnili siebie z tego, żeby być grzecznym człowiekiem, żeby być dobrym człowiekiem. Nie ma wakacji od niedzielnej mszy świętej, nie ma wakacji od pacierza porannego czy wieczornego. Od tego nie możemy się zwolnić. To jest nasz obowiązek, tak jak jest naszym obowiązkiem, jest oddychanie, jak jest nasz odpoczynek w nocy, jak jest jedzenie, śniadania, obiadu czy kolacji, tak właśnie to jest też obowiązek nas jako ludzi wierzących, jako chrześcijan, który musimy spełniać. Jeżeli nie spełniamy tego rodzaju obowiązku, to wtedy to nasze chrześcijaństwo troszeczkę się chwieje. Dlatego też życzę, żeby czas wakacji był czasem naprawdę cudownym, żebyśmy poznali jak najwięcej świata, jak najwięcej dobrych ludzi i żebyśmy też oczywiście byli zdrowi i żeby właśnie ta pandemia nie zagrażała nam, ale żebyśmy też, jak powiedziałem, byli ostrożni, żebyśmy też pamiętali, że to zło wciąż wisi w powietrzu i ono wciąż jest dla nas takim właśnie zagrożeniem. Dlatego czas wakacji
niech będzie właśnie takim czasem błogosławionym, błogosławionym przez Jezusa Chrystusa, tego właśnie Jezusa Chrystusa, który naucza, tego Jezusa Chrystusa, nauczyciela, naszego nauczyciela, kochani. Gdybyśmy byli w Kościele, bądź też gdy byliśmy w Kościele, to na pewno usłyszeliśmy słowa Ewangelii na temat uciszenia burzy na morzu przez Jezusa Chrystusa. Właśnie Jezus czyni cuda. Jezus poprzez te cuda udowadnia, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, ale też poprzez te cuda wychodzi naprzeciw ludziom będącym w potrzebie, ludziom, którzy są zagrożeni, bądź też, których zagrożone jest życie, choćby właśnie to uciszenie burzy na morzu czy na jeziorze. Apostołowie się bardzo wystraszyli. Pan Jezus w tym czasie spał, leżał u wezgłowia łodzi, a tu się zrywa, burza szaleje, wiatr szaleje, huragan, wiatr jakiś tam szkwał, może coś w tym rodzaju. No oczywiście to wszystko spowodowało, że apostołowie wystraszeni: Panie, czy nie obchodzi Ciebie, że giniemy, prawda? I wtedy Pan Jezus mówi do burzy: milcz, ucisz się, i nastaje cisza. Więc Pan Jezus tutaj pokazuje, że tak powiem technicznie, swoją władzę, pokazuje swoje bóstwo, ale jednocześnie wytyka apostołom, że oni są małej wiary, że wątpią, że jest tak blisko nich Chrystus, chociaż śpi, chociaż odpoczywa, ale On jest obecny. Oczywiście On odpoczywa jako człowiek, ale jest obecny jako Bóg, On jest obecny jako Zbawiciel, On jest obecny jako właśnie ten nasz przyjaciel, który nie pozwoli, żeby nam stała się krzywda. Dlatego też właśnie ta burza jest burzą, którą Chrystus ucisza i który w ten sposób pokazuje swoją władzę nad przyrodą. Pokazuje swoją władzę nad przyrodą, a jednocześnie który doprowadza ludzi do spokoju i który powoduje, że właśnie ten spokój dla tych ludzi staje się czymś, co zabezpiecza ich dalsze życie. Kochani, właśnie cuda potwierdzają bóstwo Jezusa Chrystusa, ale jak powiedziałem, są też to właśnie znaki, które pomagają ludziom. Chrystus uzdrawia, Chrystus wskrzesza zmarłych, Chrystus przemienia wodę wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Chrystus czyni bardzo, bardzo wiele cudów. Kochani, na wakacje można zadać sobie taką pracę domową, poczytać Ewangelię i zobaczyć, ile właśnie jest tych znaków, cudów, które pomagają człowiekowi, które służą człowiekowi i które też udowadniają, że On jest Synem Bożym, że On jest Bogiem, że jest Zbawicielem. Kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę, żeby czas wakacji, żeby ten kończący się miesiąc czerwiec, żeby miesiąc lipiec, miesiąc sierpień, bo przez ten czas nie będziemy spotykali się przed naszą kochaną suwalską telewizją, będziemy na urlopach, będziemy na wakacjach, na wczasach, gdzieś tam po prostu będziemy, żeby to nasze bycie było naprawdę bezpieczne i żeby było też błogosławione na ten czas wakacji, na ten czas urlopów, ale także dla wielu czas pracy, bo rolnicy będą musieli pracować. Proszę przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie w pokoju z Chrystusem. Dziękuję bardzo.